Senator Lidia Staroń zgłosiła swoją kandydaturę na senatora w wyborach do Senatu RP. Podpisy poparcia zostały złożone 30 sierpnia w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie. Jestem wzruszona, bardzo się cieszę, bo rzeczywiście ludzie podpisywali chętnie, bo mnie po prostu znają, wiedzą, że ja jestem ich. Więc mam taką nadzieję, że tak samo będzie 15 października. Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2000 wyborców z danego okręgu wyborczego. A ile udało się ich zebrać senator Lidii Staroń? Tych podpisów jest więcej, dużo, dużo więcej. I za to bardzo, bardzo dziękuję. Ale oczywiście będę także prosiła o poparcie, o pomoc w tej kampanii, dlatego że to jest bardzo trudna kampania. Ja nie mam partii, jestem osobą niezależną, pracuję dla ludzi. Jak dodaje senator Lidia Staroń, trudno jest samemu konkurować z wielkimi partiami, które mają rozbudowane i zorganizowane struktury. Partie, więc są finanse, jest pomoc także administracyjna i każda inna. Natomiast ja robię to sama i pomagają mi moi wyborcy, po prostu tym, którym pomogłam, ale nie tylko ci, którzy wiedzą, znają mnie od lat i wiedzą, że ja to, co ja robię, to robię właśnie razem z nimi dla nas, po prostu dla nas, żeby ta rzeczywistość była po prostu lepsza, żeby lepsze były przepisy, lepsze ustawy. A jak będzie wyglądała kampania wyborcza zdaniem senator Lidii Staroń? Niestety wydaje się, że ta kampania to będzie kampanią przede wszystkim brudną, agresywną, wulgarną. I ja bardzo proszę, jeżeli chodzi o moją osobę, żeby zobaczyć, i tak uważam, patrząc na każdego innego kandydata, co ten człowiek zrobił, a nie to, co mówi, bo to nie jest ważne, co on mówi. Można powiedzieć wszystko, co się chce. Ważne, co ktoś zrobił. Więc to jest najważniejsze i powinno być zawsze, jeżeli jest jakiś wybór, to wybór przede wszystkim na człowieka, który będzie działał, będzie przedstawicielem naszego regionu. I dlatego moje hasło, które jest od lat, to jest zawsze po stronie ludzi. Ono się nigdy nie zmieniło i nie zmieni. Dlatego Lidia Staroń zawsze po stronie ludzi i bardzo proszę o poparcie. Przypomnijmy, wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej odbędą się 15 października.